Cześć, z strony Krzysiek, witam wszystkich was serdecznie w kolejnym odcinku z Tibi. Tym razem zamierzam pokazać wam młody Drakenów na Razahai. Jest to miejscówka do team huntów przeznaczona dla naprawdę wysokopoziomowych graczy, na której idzie bardzo ładnie zarobić, no i przeekspić. Można sobie wybijać w różnego rodzaju składach, ale oczywiście podstawowe uwzględnienia jak Knighta i Druida z minimum 150 poziomem. No i tutaj od razu chciałbym uprzedzić, że lepiej się tam udać nieco później, bo im wyższe będzie mieli levele, tym łatwiej będzie tutaj o hajs i exp. A więc jeśli przyjdziecie właśnie na 150, 160 i zauważycie, że na przykład wam trochę się exp nie zgadza albo hajsik, no to jednak warto przeczekać te 20, 30 albo nawet 40 poziomów. Można się też udać w składzie 3 profesje albo nawet 4. Wtedy będzie na pewno zdecydowanie łatwiej i myślę, że ten skład 150 levele nawet by uszedł, tylko że no dobrze by było, gdyby jednak ten Knight tak do bezpieczeństwa miał nieco wyższy level niż pozostali, czyli tak 170 uznajmy, coś w tym stylu. No i jeśli idziecie w 4-osobowym składzie, no to limit myślę, że to właśnie 250 level, bo dla 4 graczy na 250 levelu ten spot będzie po prostu za słaby. Co do wymagań, trzeba mieć wykonane 4 misje WOTE, co za tym idzie, także wszelkiego rodzaju questy, które trzeba po prostu wykonać, żeby w ogóle zacząć Wrath of the Emperor quest. Co do zaopatrzenia, no to profesje magiczne, oczywiście standardzik, runki masowe, tutaj AWA, ze względu na to, że bardzo ładne hity z lodu wchodzą. Na palku można zadać brutalowy, żeby też jakoś wybijać masowo, no i runy typu Energy Wall, Energy Bomb. Powiem tak, przydają się niestety tylko na Draken Spellweavery, no bo Draken Master chodzi po wszystkim. Można też trochę kombinować z drzewkami na druidzie, ale to właściwie nie jest konieczne. Ogólnie co do murów, są one skonstruowane w ten sposób, że trzeba się przemieszczać wąskim przejściem z pojedynczymi drakenami, aż do momentu trafienia na szersze pomieszczenie. W każdym takim pomieszczeniu jest sporo drakenów, więc nie traci się czasu na rolowanie i dodatkowo można zmienić piętro i wybić po prostu kolejną sporą grupkę drakenów. Najlepiej wybijać najwyższe piętro, czyli takie wieżyczki, które jakby nie są ze sobą połączone, tylko trzeba zejść piętro niżej, żeby się przemieścić. No i właśnie dwa piętra niżej. A gdy już to wszystko wybijecie, no to idziecie jednym z tych pięter po prostu dalej, aż do kolejnego pomieszczenia i znowu zmieniacie piętra, żeby wszystko ładnie wybić. Gdy już przejdziecie przez te wszystkie wieże, powiedzmy, cały ten mur, no to schodzicie na sam dół i wracacie się na miejsce, z którego zaczęliście. Czyli jak zaczęliście od zachodniej strefy, to wracacie na zachód, a jak zaczęliście od wschodniej, no to wracacie na wschód. No chyba, że wam poty się skończyły, no to po prostu wracacie po suple. Co do lota, tutaj nie będę już jakoś specjalnie wymieniał, po prostu lecą różnego rodzaju zao itemy i będą one się wyświetlały prawdopodobnie po lewej stronie i je można sprzedać na farmine, gdy macie już wystarczająco oddanych tomów zao, a po prawej będą te przedmioty, które no niestety trzeba sprzedać już w innym miejscu. Co do supli, czyli potionków, runek i tak dalej, można je kupić, gdy rzucicie portalem, tam na koniec już zobaczycie. A więc to na pewno wydłuża hunta, wystarczy wrócić do tego ziomeczka, co sprzedaje, a ze względu na to, że już liczy nam hajs ten z banku, no to nawet nie trzeba zabierać ze sobą pieniążków. Dodatkowo można kupić paczkę i sobie wysłać lota, bo na zachód od tego ziomeczka jest skrzynka od postmana, więc jak ktoś ma postmana, może po prostu wysłać lota i można dalej po prostu sobie huncić. Oczywiście chciałem jeszcze serdecznie pozdrowić wszystkich tutaj moich ziomeczków, które mi pomagały nagrać ten odcinek. No i na koniec chciałbym powiedzieć, że Team Hunty są liczone jako oddzielna seria od Expowisk, a więc liczy się do tego jak to tego słynnego miał być tydzień, a wyszło zdecydowanie dłużej niestety, ale do tej serii, że po jednym odcinku z nowych serii, a więc nie zapomnijcie zostawić dużo łapeczek w górę, jeśli chcecie, żebym dodał więcej odcinków tego typu. No i gdy już się skończą te serie, to będzie podsumowanie, które odcinki mi się dodawały najczęściej i tak dalej. No i oczywiście liczę na komentarze, bo to one są najważniejsze. I to tyle, na koniec droga. Trzymajcie się, cześć!